Cześć, z tej strony Tomek, zapraszam Cię do drugiego sezonu, w którym uczę i pokazuję, w jaki sposób można tworzyć smart kontrakty na platformie Ethereum. W tym odcinku przypomnę dokładnie, co robiliśmy, czym zajmowaliśmy się w pierwszej serii. Także serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia i do wysłuchania tego odcinka. Przypomnę na samym początku, że cała pierwsza seria dostępna jest na moim kanale YouTube, także serdecznie do niej zapraszam osoby, które tą serię przegapiły, a które zainteresowane są właśnie tym, w jaki sposób tak naprawdę te smart kontrakty działają, co to tak w ogóle jest, w jaki sposób to działa i jak w prosty sposób, poświęcając niedużo czasu, bo w zasadzie parę minut dziennie, można sobie tą wiedzę nową pozyskać tutaj właśnie z tego kanału. Wszystkie odcinki poprzednie, jak i tej serii oczywiście posiadają kod źródłowy na GitHubie, który tutaj właśnie prezentuję na ekranie. Pogrupowane to jest właśnie na poszczególne sezony. Pierwszy to Zombie Factory i drugi ten obecny Zombie Attack Day Victims. Także tutaj również jeśli coś w trakcie samodzielnej realizacji tego kursu nie jest do końca dla Ciebie jasne, zawsze można sobie wejść na tego GitHuba, link również umieszczę w opisie tego filmu i spojrzeć, jak naprawdę ta poprawna odpowiedź powinna wyglądać. Takie krótkie podsumowanie, czego tak naprawdę nauczyliśmy się w pierwszej serii. Przede wszystkim wyjaśniłem tam pojęcie smart kontraktów, czyli cyfrowych umów. Poznaliśmy pojęcie zmiennych, czyli tak zwanych state variable, takich kontenerów do właśnie zapisywania danych na blockchainie w obrębie tego kontraktu. Poznaliśmy różne struktury danych, jak na przykład tablice typu fixed, czyli stałego rozmiaru, typu dynamic, czyli rozmiaru adekwatnego do naszego potrzeb, dynamicznie zmieniającego się. Poznaliśmy również funkcje, takie fragmenty kodu wydzielone, które po prostu można wywoływać w dowolnym innym miejscu tego naszego smart kontraktu po to, aby po prostu nie powtarzać tych samych linii w kilku miejscach. Tutaj zwracałem uwagę w przypadku funkcji na to, że pewne zmienne do funkcji przekazujemy przez wartość, tworząc to jakby kopię w pamięci tej zmiennej, a część przekazujemy przez tak zwaną referencję, czyli odwołujemy się do oryginalnej wartości. Poznaliśmy również szereg słów kluczowych, takich jak na przykład view. Jest to słowo kluczowe stosowane przy funkcjach, które informuje o tym, że funkcja, dana funkcja po prostu zwraca wartość, a nie modyfikuje żadnej wartości zmiennej w smart kontrakcie. Poznaliśmy również dalej słowo kluczowe pure. Oznaczało to tyle, że funkcja ta nie uzyskuje dostępu do żadnej zmiennej w naszym smart kontrakcie. Wykonuje pewne operacje na wprowadzonych do niej danych, a następnie zwraca wynik. Poznaliśmy również słowa kluczowe public i private. Public jest to słowo kluczowe używane dla zmiennych lub funkcji, dla których właśnie są one dostępne z zewnątrz, czyli każdy smart contract, nie tylko nasz, ma możliwość dostać się do takiego elementu naszego smart contractu oznaczonego jako public, w przeciwieństwie do private, który zgodnie z konwencją powinniśmy zaczynać od podkreślenia i tutaj dostęp do tego jest jedynie z naszego smart kontraktu, także wszystko co jest prywatne nie jest dostępne dla innych smart kontraktów umieszczonych na blockchainie Ethereum. Poznaliśmy takie struktury danych jak tablice, struktury właśnie, mapowanie, czy też zmienne typu string. One wszystkie odwołują się do pamięci i przekazywane są do funkcji przez referencje. W ostatnim odcinku poznaliśmy zdarzenia. Jest to taka
struktura wykorzystywana w Ethereum, w Solidity, która po prostu komunikuje, że coś wydarzyło się na blockchainie i to jest, będzie nam to potrzebne między innymi do tego interfejsu użytkownika, czyli do tego, co jest widoczne już w przeglądarce, do tego, co komunikuje się właśnie z blockchainem, ze smart contractem na Ethereum i to właśnie te eventy, czyli te zdarzenia wysyłają informacje, że coś na blockchainie się zdarzyło, dzięki temu nasz interfejs użytkownika, czy to na przykład najpopularniej w postaci przeglądarki internetowej, może sygnalizować użytkownikowi, że coś tam na tym blockchainie się wydarzyło. Także to były takie techniczne sprawy. Ze spraw takich bardziej ogólnych, w pierwszym sezonie budowaliśmy fabrykę zombie. Oczywiście robimy to na podstawie serwisu CryptoZombies, który w fajny, ciekawy sposób pozwala właśnie uczyć się tego języka Solidity, tworząc taką właśnie fabrykę zombie. Każdy z tych zombiaków miał unikalny dla siebie kod DNA, oczywiście generowany przez nas poprzez specjalną funkcję. Dzięki temu one były rozróżnialne między sobą i dzięki temu również ich wizualizacja na przeglądarce internetowej, czyli obrazek, wygląd również pozwalał na to, by je między sobą rozróżnić. W drugim sezonie poznamy kilka bardziej ciekawych konstrukcji języka Solidity. Myślę, że większość tych rzeczy na pewno przyda się podczas analizowania smart kontraktów, czy to tych DeFi-owych, czy też jakichkolwiek innych umieszczonych na Etherscanie z publicznie dostępnym kodem źródłowym. W drugiej części nasze zombie zaczną polować na inne, że tak powiem, obiekty, zaczną je jeść, zaczną je zarażać i tym samym budować nowe zombie, zwiększać swoją armię zombie. Także zapraszam Cię do tej, myślę, ciekawej przygody. To był pierwszy odcinek tego sezonu i zapraszam do drugiego. Każdy odcinek będziemy oczywiście omawiać, będziemy prezentować jego wyniki. Tutaj ten odcinek jest taki ogólny, wprowadzający i możemy właśnie zobaczyć, w jaki sposób te nasze zombie zarażają innych. Widzimy, że tutaj nasz zombie o takim numerze DNA zaraził człowieka o takim DNA i dzięki temu powstało zombie o poniższym tutaj widocznym DNA. I pozwolę sobie już przejść do następnej lekcji, a Ciebie zapraszam do następnego odcinka. W tym to już wszystko. Oczywiście w razie pytań zapraszam do sekcji komentarzy, jak i również do dzielenia się tą serią, tymi odcinkami z osobami, dla których również to może być interesujące. Także zapraszam. Dziękuję. Cześć.